Instytucja Hetmana została powołana z początkiem XV wieku i istniała do końca wieku XVIII, czyli do czasów rozbiorów. Powoływano hetmanów koronnych i polowych. Na przestrzeni prawie 4 stuleci było ich łącznie ponad 40. O jakości hetmanów, ich formacie jako dowódców armii, można było się przekonać podczas prowadzonych kampanii wojennych czy toczonych bitew. Bogata historia polskiego oręża sprawiła, że każdy z hetmanów miał szerokie pole do popisu. Był udowodnić swój kunszt wojskowy, wykazać się talentem strategicznym, instynktem czy naturą wojownika. Nie wszyscy nasi hetmani wykazali się naturą Achillesa, dlatego w naszym rankingu nie będzie Branickiego czy Rzewuskiego. O tych waszmościach nic dobrego powiedzieć nie można. Będą tylko najwięksi, sami top of the top. Oto nominowani i ich osiągnięcia. Stanisław Żółkiewski. Niewielu było takich śmiałków, którzy zdobyli Moskwę. Nie udało się to nawet Hitlerowi. Jednak Stanisław Żółkiewski doprowadził do tego, że nasz król Władysław IV został carem Rosji. Żółkiewski nęcił zapach kurzu bitewnych pól. Był wykształcony, mógł zajmować najwyższe posady na dworze króla. Wybrał jednak służbę wojskową. Według wielu był ideałem dowódcy. Wzorowy taktyk, waleczny, odważny i wierny Polsce. Jako młody człowiek wykazywał się w bitwach pod Byczyną w roku 1588. W 1596 stłumił powstanie Nalewajki. Natomiast w 1602 roku w bitwie pod Rewlem pokonał Szwedów, wykazując się błyskotliwym instynktem taktycznym. Majstersztykiem jego umiejętności była bitwa pod Kłuszynem w 1610 roku. Tam pokonał 10-krotnie liczniejszą armię szwedzko-rosyjską, dysponując zaledwie 3000 żołnierzy, z tego 2700 to husarze, rozgromił 30-tysięczną armię. Jeszcze bardziej imponujący jest bilans strat. Po stronie Polski to około 300 zabitych. Straty wroga to 8000. Trup ścielał się gęsto. Jest to bodajże jedno z najbardziej imponujących zwycięstw, jakiego dokonał polski dowódca. Żółkiewski zmarł jako heros, raniony w bitwie pod Cecorą. Stanisław, koniec Polski. Prywatnie był zięciem hetmana Żółkiewskiego, ale nic z tych rzeczy, sławy nie zawdzięcza nepotyzmowi. Zdobył ją tworząc własne dzieło. Stanisław Koniec Polski był wszechstronny. Potrafił dowodzić wszelakimi rodzajami wojsk. Umiał skutecznie dobierać taktykę bitwy do panujących okoliczności. Walczył poprzez błyskawiczną szarżę jazdy. Przy użyciu artylerii genialnie używał piechoty. Koniec Polski osiągał wiele zwycięstw. Te największe to... Bitwa pod Hammersztynem w 1627 roku przeciw Szwedom, gdzie zastosował cwany fortel, udając pobitych na polu walki. Bitwa pod Trzcianą w 1629 roku, gdzie doszczętnie rozbił jazdę szwedzką. W bitwie poległo 1300 Szwedów i tylko 300 żołnierzy walczących przy boku koniec polskiego. Wreszcie bitwa pod Ochmatowem w roku 1644, gdzie praktycznie zupełnie rozbito armię Tuchajbeja. Tatarzy według danych stracili prawie 4000 wojska, nie licząc tych, których dobijano w trakcie pościgu po walce. Nie bez znaczenia jest to, że w walce koniec polskiego wspomagał Jeremi Wyśniewiecki. Pod Ochmatowem odbyła się największa klęska Tatarów. Jan Sobieski. Sobieski był wykształconym szlachcicem. Studiował na Akademii Krakowskiej. Znał łacinę, francuski, niemiecki. Porozumiewał się też po włosku i turecku. Miał również szerokie horyzonty myślowe. Odbył podróż po Europie, gdzie uczył się sztuki wojennej. Poznawał dzieła literatury klasycznej. Spotykał się z elitą monarszą Europy i największymi ludźmi nauki. Zamiłowanie do nauki, książek i sztuki nie osłabło do końca życia. Jako młody człowiek służył pod wodzą Koniec Polskiego i Lubomirskiego. W czasie powstania Chmielnickiego brał udział w bitwie pod Zborowem w 1648 roku, Beresteczkiem w 1651 roku, gdzie został poważnie ranny w głowę oraz pod Warką, tym razem walcząc ze Szwedami. Jego wielkim sukcesem, który przyniósł mu sławę, była bitwa pod Hajcami w 1667 roku przeciw armii tureckiej. Sobieski, mając zaledwie 3000 żołnierzy i 6000 zbrojnych chłopów, stanął naprzeciw 20-tysięcznej armii pod dowództwem Piotra Doroszenki, zaprawionego w boju, sprawnego dowódcy. Dalej było już tylko lepiej.
Wyprawa na Czambuły Tatarskie w roku 1672 to prawdziwy majstersztyk. Mając 3000 jazdy, rozgromił 20-tysięczną armię turecką, uwalniając przy tym 45 tysięcy ludzi porwanych w Jasyr. To musiało imponować. Opus magnum Sobieskiego, już jako króla, była oczywiście wyprawa na Wiedeń. Bitwa pod Wiedniem była konfrontacją tytanów. Armia Sobieskiego liczyła 70 tysięcy żołnierzy. Przeciwnikiem był sam Kara Mustafa, dysponujący ponad 100-tysięczną armią. Niektóre źródła podają, że armia liczyła 300 tysięcy żołnierzy. W bitwie Sobieski umiejętnie połączył skuteczność artylerii i szarży husarii. Ostrzał artyleryjski trwał 11 godzin, a następnie najliczniejsza w historii polskiego oręża, bo licząca 20 tysięcy ciężko zbrojnych jeźdźców, szarża husarii, rozbiła armię Mustafy w przeciągu 30 minut. Było to ważne dla historii całej Europy, zwycięstwo nad armią turecką. Stefan Czarniecki. Stefan Czarniecki to wojak z krwi i kości. Swoją przygodę na polach bitewnych rozpoczął w oddziałach Lisowczyków. Lisowczycy to wojska najemne, utrzymujące się z łupów wojennych. Lisowczycy sławili się super wyszkoleniem, ale i bezwzględnością. I, co tu dużo kryć, okrucieństwem. Umiejętności zaczerpnięte w służbie Lisowczyków Czarniecki wykorzystywał w późniejszych walkach. W bitwach stosował element zaskoczenia wojny podjazdowej i szybkiego szturmu. Mówiąc jak najdelikatniej, nie był on najsilniejszy w przyswajaniu nowych skutecznych metod taktyki wojennej. Nie najlepiej szło mu zarządzanie dużymi formacjami wojskowymi. Jego zaletą była łatwość i szybkość podejmowania decyzji oraz zdobyte umiejętności walki podjazdowej. To wystarczyło, by odnosił znaczące sukcesy w bitwach i potyczkach podczas potopu szwedzkiego. Nękał szwedzkie oddziały ciągłymi napadami, wyrzynał i łupił. Równie krwawo poczynał sobie w wojnie polsko-rosyjskiej. Dziś, używając współczesnego języka, nazwalibyśmy go prymitywem i brutalem. Mordował jeńców, grabił kościoły, był okrutny dla ludności cywilnej. Kampanie wojenne przyniosły hetmanowi Czarnieckiemu sławę. O jego wyczynach opowiada pieśń Mazurka Dąbrowskiego. Przyniosły mu również fortunę. Z ubogiego szlachcica stał się zamożnym hetmanem. Jerzy Lubomirski. Lubomirski zdobywał doświadczenie od samego hetmana Koniec Polskiego. Uczestniczył w kampanii tłumiącej powstanie Chmielnickiego. Lubomirski to niezrównany taktyk i strateg. Był Kasparowem kampanii wojennych. Jego ofensywy, w szczególności przeciw armii szwedzkiej, były misternie zaplanowane, sprawnie zorganizowane i skrupulatnie przeprowadzone. Tak naprawdę to oddziały Lubomirskiego były głównymi siłami, które wypędzały wojska szwedzkie z Polski, a oddziały Czarnieckiego miały wspomagać i zabezpieczać. Lubomirski podczas wojny z Rosją i podczas potopu szwedzkiego wygrał szereg bitew. Najważniejsza to ta pod Warką. Pierwsza wygrana bitwa w czasie potopu. Niezrównana była tam jazda Lubomirskiego. Wisienką na torcie jest bitwa pod Cudnowem, prowadzona w 1660 roku przeciw wojskom rosyjskim. I akcja jazdy Lubomirskiego zatrzymująca oddziały Chmielnickiego pod Słobodyszczami, które miały wspomóc armię rosyjską. Lubomirski śmiałymi atakami na straż i obóz kozaków Chmielnickiego mógł doszczętnie rozbić spanikowaną armię. Jednak i tym razem zamiast zadać ostateczny cios, nasze wojska, myśląc, że zwycięstwo jest już pewne, zaczęły zbierać łupy. Dzięki temu wojska kozackie zdołały opanować chaotyczny odwrót, sformować szyki i stanąć do ponownej, równorzędnej walki. Bitwa pod Słobodyszczami była jednak na tyle istotna, że przyczyniła się do osłabienia potencjału militarnego wojsk rosyjskich i kapitulacji pod Cudnowem. Mój ranking, moja ocena hetmanów. Miejsce 5. Stefan Czarniecki. Miejsce 4. Jerzy Lubomirski za osuszenie Polski z potopu szwedzkiego. Miejsce 3. za bitwę pod Ochmatowem Stanisław Koniec Polski. Miejsce 2. Stanisław Żółkiewski za Kłuszyn. I miejsce 1. Jan Sobieski za Całokształt. Wiem, że będzie wiele zdań odrębnych, polemiki. Do dyskusji zapraszam w komentarzach.